Na początku dnia odbyły się lekcje. Zajęcia trwały o 15 minut krócej niż zwykle. Nauczyciele byli wyrozumiali. Choć to była sobota, nie robili kartkówek ani nie pytali. Lecz zdarzały się wyjątki. Będą bardzo trudne pytania, proszę, proszę, wyciągać kartki. Naprawdę czego? Dziś jest trzeci weekend września. Odbywa się Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata. Co roku w naszej szkole nauczyciele wraz z uczniami idą sprzątać okolice. Każda klasa idzie sprzątać wyznaczone miejsca wraz ze swoimi wychowawcami. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaką szkodę wyrządzają środowisku. Wychodząc z takiego założenia, po co sprzątać, jak i tak inni naśmiecą? Dobrze, że są takie akcje jak ta dzisiejsza. Wydaje mi się, że ma pozytywny wpływ na uczniów. Moim zdaniem wiele osób zna problem zanieczyszczenia środowiska. Ale po prostu nie chce im się ruszyć i posprzątać swoje planety. Mamy nadzieję, że z roku na rok ta akcja będzie coraz bardziej popularna. Właśnie zakończyła się akcja sprzątania świata. Oto worki ze śmieciami, które zebraliśmy. Widać, że ludzie nie dbają o swoje środowisko, więc takie akcje są bardzo potrzebne. Na dzisiaj to już koniec, ale spotkamy się jeszcze nie raz.